Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie, gdzie prezentuję zadania z przedmiotów ekonomicznych i ilościowych, z których jestem korepetytorem. Mam na imię Alicja i dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z przedmiotu statystyka opisowa, dokładnie zmiar pozycyjnych. Chciałam Wam pokazać powiedzmy analizę zmienności zróżnicowania. Tak jak mówiłam, za pomocą miar pozycyjnych, czyli konkretnie jak liczymy odchylenie kwartylowe i inaczej ćwiartkowe i jak wyliczać i interpretować współczynnik zmienności pozycyjny, czyli kwartylowy, ćwiartkowy. I teraz, jeżeli mamy dane zapisane w postaci przedziałów od do, jakie były zarobki, ile było osób o określonych zarobkach, czyli na przykład 2000 do 2500 18 osób zarabiało, a od 2500 do 3000 zarabiało 11 osób, czyli łącznie 73 osoby, to w tym momencie, oczywiście na innym filmie możecie się zapoznać, jak ja policzyłam kwartyl pierwszy i kwartyl trzeci dokładnie na tych samych danych. I jeżeli wiemy, że kwartyl pierwszy, czyli tak zwany dolny, wynosi 1408,333, a kwartyl trzeci, czyli górny, wyniósł nam 2298,611, to podstawową miarą zróżnicowania, ale za pomocą miar pozycyjnych, jest tak zwane odchylenie ćwiartkowe, inaczej kwartylowe. To jest powiedzmy różnica między pierwszym a drugim, między trzecim, ostatnim a pierwszym kwartylem i dzielone przez 2. Czyli w tym momencie, jeżeli podstawimy nasze dane, tak jak tutaj widzicie, 2298,611 minus 1408,333 i przez 2, wychodzi nam 445,139. I teraz musimy każdy wynik, jak to w statystyce, zinterpretować. A więc możemy powiedzieć, że zarobki różniły się od mediany przeciętnie o 445,139 zł. Musicie zwrócić uwagę, że nie mówimy jak w przypadku odchylenia standardowego, jak zarobki różniły się od średniej zarobków, a od mediany. Bo w przypadku miar pozycyjnych my zawsze robimy jakiekolwiek porównania do mediany, a w przypadku miar klasycznych, gdzie przykładowo jest to odchylenie standardowe, porównujemy zawsze do średniej arytmetycznej. Także zwracajcie na to uwagę. Zarobki różniły się od mediany zarobków przeciętnie o. I pamiętajcie zawsze o jednostce. Jeżeli teraz chcecie się dowiedzieć, czy takie odchylenie w przypadku naszej gminy, bo tu akurat takie dane mamy, czy to jest duże zróżnicowanie, czy też nie, liczymy tak zwany współczynnik zmienności pozycyjny, czy kwartylowy, czy ćwiartkowy, jak byśmy nie nazwali. Generalnie nasze odchylenie ćwiartkowe po prostu musimy porównać do mediany, czyli przez nią podzielić. Jeżeli wcześniej, oczywiście mówię, na innym filmie macie dokładnie policzoną, jak się liczy mediany w przypadku przedziałów, policzycie, że 445,139 podzielimy przez medianę, która akurat w tym zadaniu wynosiła 1836,957, wychodzi na 24,232, oczywiście po zamianie na procent. I co dalej możemy w związku z tym powiedzieć? Na pewno pamiętamy o tym, że współczynnik zmienności pozycyjny, jak nawet i ten klasyczny, zawsze zawiera się między 0 a 1, między tak, 0 a 1 i im większy wynik, czyli bliżej 1, to możemy powiedzieć o wyższym zróżnicowaniu. A więc w naszym przypadku, jeżeli zastosujemy taki dokładny podział, że mamy od 0 do 1 to nikła zmienność, potem do 0,3 słaba, potem do 0,5 przeciętna, zależy jakie macie te przedziały, te widełki, to my wynikiem 24% powiemy, że się mieścimy w drugim podprzedziale, czyli możemy powiedzieć w naszym przypadku, że zarobki różniły się od mediany o 24%, od mediany zarobków, ale jeśli chcemy ocenić zróżnicowanie, czy ono było duże, czy też małe, czy możemy powiedzieć, że wszyscy podobnie zarabiali, czy też różne wartości mieli tych swoich dochodów, to my możemy powiedzieć, że tutaj to zróżnicowanie pod względem zarobków było
czy cechowała słaba zmienność. Możemy to w ten sposób ładnie ująć, ewentualnie w innej formie, ale ważne, żeby określić, że to była niewielkie zróżnicowanie, czyli jakaś słaba zmienność. Kwestia języka polskiego, jak my to ujmiemy, ale na pewno jednym zdaniem trzeba się wypowiedzieć. Także ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło statystyki opisowej. W ramach wszechstronnej analizy struktury chciałam Wam pokazać, jak za pomocą miar pozycyjnych można zbadać zróżnicowanie zbiorowości, ale w przypadku, gdy mamy do czynienia z przedziałami. Także jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, kontakt do mnie macie na pewno na stronie internetowej zadaniaprojekt.pl. Tam jest również cały zakres przedmiotów, z których mogę udzielić pomocy. Jeśli macie już jakieś konkretne zadania ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy z każdego innego przedmiotu, ale ilościowego, ekonomicznego, to możecie od razu mailować na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała tylko taką możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. A teraz zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmów, subskrybowania kanału. Jeśli to zrobicie, to będę wiedziała przynajmniej, że te filmy są dla Was pożyteczne i kręcenie kolejnych odcinków jest dla Was mile widziane. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań i ja Was po prostu serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki.